Witamy serdecznie. Jacek Olechowski i Śledziu. Czyli ja ze Śledziem. Czyli Jacek ze Śledziem. Panowie, no dzisiaj chciałbym, żebyście powiedzieli parę słów, może tak, przede wszystkim chciałem pogratulować pięknego wieku. Pan Jacek skończył dzisiaj 80 lat. Ile? Przy mężczyźnie można. 70 lat. Rozpoczynam drugie 70. Już tak, rozpoczyna się druga 70. Panie Jacku, jak pan to robi, może tak zapytam zupełnie niemuzycznie, że mając 70 lat, pan się tak prosto trzyma, bo my, dużo młodsi, ciągle mamy tendencję do garbienia się. Czy to jakiś wybór, czy o co chodzi? Sport? Dużo tańczy rock'n'rolla. I tego się trzymajmy. Panie Jacku, pan powie, jak pan się czuje dzisiaj po tym koncercie, no bo w zasadzie ten koncert był jakby dedykowany panu jako menadżerowi podziemnej muzyki, nie tylko Kryzysu, ale również pchaniu tej muzyki gdzieś do mediów w dawnych czasach, lata 80. Parę słów o tym czasie i o tym dzisiejszym czasie. Znaczy tamten czas jaki był, taki był, więc tutaj to była zwykła, normalna praca, był dobry materiał, no trzeba było coś zrobić, to zrobiliśmy, no i tak wyszło. Znaczy jest pan nadal, czy był pan i jest pan jakby miłośnikiem takiej muzyki alternatywnej, bo to jest niesamowite, że właśnie, bo muzykę komercyjną pchać to żaden problem, natomiast pan zaczął od takiej muzyki niechcianej. Ja nie uznaję tego określenia muzyka alternatywna. Rock and roll jest jeden. Nie ma polski rock and roll, rosyjski rock and roll. Nie ma, jest rock and roll. Super. Czy do dzisiaj panu gra rock and roll? No tak. Pan mówi, że tańczy, tak? Tak. Codziennie rano wstaję, muszę zatańczyć rock and roll. A do jakiej muzyki? Konkretnie rock and rollowej to wiadomo. Rolling Stonesi, Elvis Presley? Stonesi, tak. Rolling Stonesi ostatnio. No, trafiłem. Śledziu, powiedz mi, to ty, że tak powiem, to twój pomysł, żeby tak uhonorować Jacka Olechowskiego? Czyj to pomysł w ogóle był? Wynikło to spontanicznie. Właściwie Jacek do mnie zadzwonił, czy ja jestem w stanie zorganizować jakiś skład. No i poszło, no. Właściwie prób było niewiele. Sam jesteś muzykiem, to wiesz, że 6-7 prób to nie jest za dużo, żeby ogarnąć materię. Niemniej materiał stary, łatwy, wszyscy się spieli, zagrali, poszło cudownie. No. Mieliśmy dzisiaj kryzysów, piąty też wpadł, jest. Świtalski saksofonista, też postać znana. To ja wpadłem. Tomek Świtalski. Tak? Nie. No. Nie ma co gadać, ile było prób, ile było przygotowań. Najważniejsze jest to, co żeśmy dzisiaj słyszeli. Ludzie, no. Przecież to był rock and roll. No, co chodzi? Cieszę się, że Jacek znowu się w nas zadłużył, bo zawsze są tego złe konsekwencje i właśnie o to chodzi w punk rocku, no. Żeby to były brudne dzieci. Panie Jacku, jak się dzisiaj skończy ta impreza? Będzie wspólne picie znowu, tak jak za dawnych czasów? Czy już Montreba nie pozwala? To już wspólnie możemy na przykład sobie podyskutować o gatunkach herbaty. Ja mogę powiedzieć, że będzie wspólne bicie nowej monety, która będzie się nazywała Kryzys. A, wspaniale. Słuchajcie, jak się czuliście na scenie i jak pan, jak tutaj, jako dzisiejszy jubilat, jak wy się czuliście? Czy jakieś były wspomnienia, taki powrót do tych lat 80., były jakieś takie, łezka się zakręciła, czy nie? Czy po prostu rock and roll to rock and roll, gramy, jest okej? Okay. Jak to było? Nie ma tak, rock and roll to rock and roll. Zły rock and roll jest zły, jak nie wszystko innego. No. Po prostu to, co dzisiaj było, to odrzućmy wspomnienia. Ale to był kawał muzyki, to był świetny koncert. I dzisiaj. Czy przy 80. urodzinach powtórkę robimy? No jak? W kongresowej.
Ja już nie dam rady, ale pytasz, jak się czuliśmy. Wiesz, to troszkę tak jest, że to jest też trochę gen, ale to jest też, to wchodzi też w taki genotyp, nie, człowiekowi. Ja na przykład jestem zwierzęciem scenicznym. Wiesz, jestem w zupełnie innym wymiarze, jak wychodzę na scenę. I to się po prostu, wiesz, ja mówię, ja jestem pierwszy raz na scenie od 40 lat, bo ja nie jestem muzykiem rozrywkowym w naszym kraju, więc oprócz tego, że Robert mi dał trochę pograć, to generalnie nie grywam, ale wiesz, to jest inna przestrzeń, wiesz, rzeczywiście, to jest rock and roll, tak jak mówi Jacek, nie? Że to cię tak uruchamia, każdy, kto tego spróbował, ja mówię o graniu, no bo to wiesz, czym innym jest być fanem, co też jest światem absolutnie odrębnym, nie? Ale praca na scenie to jest rzeczywiście space. A jak pan, panie śledziu? Ja tylko chciałem opowiedzieć, że Jacek był taką postacią jak w Anglii Malcolm McLaren. Wyciągnął nas dzisiaj. Ja traktuję muzykę dla przyjemności. Czułem się fantastycznie. Była to przyjemna w ogóle historia. Dałem radę. Co dałeś radę? Genialny był. Gdy miałem 18 lat, byłem punkiem, zmieniałem świat. Zielone cuda hodowałem i nie czekał się nikt. A teraz mam trochę więcej.